Jestem trzeci raz na tym zlocie i powiem tak, że organizacja bardzo fajna. Co do zwycięzców poszczególnych kategorii, nie wiem. To się okaże dopiero po ogłoszeniu wyników. Absolwentem jestem od tego roku. W tym roku skończyłem samochodówkę. I powiem, że naprawdę bardzo fajna szkoła, fajni nauczyciele, fajna atmosfera. Co do samego zlotu, bardzo dużo samochodów, zawsze coś fajnego się zobaczy i po prostu jest dosyć ciekawie na takich eventach, jeżeli chodzi o atmosferę. Korwetta C5, pojemność silnika 5,7 litra V8, ponad 450 koni, zmodyfikowane lampy, gdyż oryginalne były cały czas podniesione, w tym momencie przy zapalaniu one się podnoszą automatycznie. Klocki hamulcowe ceramiczne, to chyba tyle, co było z nim modyfikowane. Przyjechała taka ze Szwecji, w takim stanie. Jeździsz tym na co dzień? Nie, na co dzień tym nie jeżdżę, ze względu na to, że sądeckie drogi trochę nie pozwalają na to, gdyż nie są jakoś równe. Jest to bardzo nisko zawieszony samochód oryginalnie. Jeździmy nią statą bardzo rzadko, tak bardziej na jakiś wypad, taką przejażdżkę. Tak to stoi w garażu pod Landeką. A ile pali? Po mieście przy normalnej jeździe 12 litrów, 12-14 litrów, tak w granicach. Na trasie 11-10.